Dzisiaj zrobimy drugi odcinek patriotyczno-nacjonalistyczny, więc zaraz dostanę pozew jakiś, ale nie ma problemu. Omówimy sobie paczuszkę od drugiej polskiej firmy, Model. Jest to firma tych samych twórców co Hills, więc zobaczymy, czy będzie tak samo spoko, czy jakiś syfik. Jak widzicie, dopiero ją otwieram. Nie jestem w tym za dobry, nie mógłbym pracować w żadnej firmie kurierskiej, bo bym wszystko zniszczył. Dobra, mamy chyba dwie rzeczy. Jest Tis i Krunek. Ale propsuje zapakowanie Kruneka. Jest na taki siup-siup. To jest super, bardzo fajne. A, i są jeszcze dodatkowe fanty. Naklejki. Młody, chcesz naklejki? Dobra, nie będzie rozdawania naklejek, młody dostaje. Otworzymy koszulkę. Zobaczymy, czy jest spoksik, czy troszkę nie. Gruba. Huk gruba, serio. Naprawdę, gruby materiał. Już jestem zaskoczony. Myślałem, że będzie taki sam jak w Hillsie, ale jest grubszy. Nie ma lipy, serio. No i na pewno wzór ciekawy do bucików z Dragon Balla, które nie wiem, widzieliście albo nie widzieliście, będzie idealnie pasować. Zobaczmy tego Kruneka. No, spoksik. Duży, szeroki. O kurna, nawet moja mega łapa w to wejdzie, więc możesz mieć plus 50 w kablu, żeby to nosić. Naprawdę, myślałem, że będzie troszkę grubszy przez to, że jest krunekiem, a nie koszuleczką. Ale Crazy Tie-Dye Collection Handmade in Poland. Widzicie? Wspieramy polskie firmy, wspieramy polski handmade, robótki ręczne i te tematy. Bo żadna praca nie hańbi. Pamiętajmy, jest takie brytyjskie przysłowie: blowjob is better than no job. Jeśli ktoś zna brytyjski, angielski, to polecam sobie tłumaczyć, jeśli nie zna. Chyba troszkę oversize'owy jest. Nie wiem, pewnie tutaj teraz wam wleci, jak w tym wyglądam, a pewnie ponętnie. Dobrze, jak już wleciało, jak w tym wyglądam, no to powiem, że Tis i to są dwa różne materiały. Tis jest grubszy, serio, a myślałbym, że Krunek będzie grubszy. Chociaż materiał nie jest jakiś syfny, jest spoks. Ale inny niż w Kilsie. Myślałem, że jeśli to ta sama firma praktycznie, no to będzie ten sam materiał, a jednak zaskoczenie. Tego się spodziewałem. I w Hillsie zdecydowanie następnym razem wezmę L-kę. Tutaj jeszcze nie jestem przekonany. Tu się wyświetli, czy wezmę L-kę, czy nie, bo jeszcze nie przymierzałem, bo dopiero otworzyłem. Więc tak, ogólnie bardzo fajna marka. Jeśli ktoś chce, no to jeśli jest tak jak w Hillsie na dropach, to był dopiero drugi drop tej marki i całkiem spoko. Lepiej kupić to niż H&M, który się rozleci po trzech założeniach, albo jeśli chcesz założyć koszulkę H&M-u na siłownię i się oblejesz czymkolwiek, to już potem tego nie dobierzesz. No, mam nadzieję, że tutaj o! I ta bluzka będzie idealnie pasować do pięknych Jordanów czwórek Cool Grey'ów. Idealny fit. Następna marka będzie już troszkę bardziej rozpoznawalna. Prawie tak bardzo jak Passat na polskich drogach. Teraz już na luźno. Zachęcam do odwiedzenia akcji Impreza Dagmara Brewińska. Ona jest odpowiedzialna za ten piękny look mojej czaszki. Elo.